Widzowie, dzisiaj jest naprawdę potężny dzień, ponieważ dzisiaj moje młodsze rodzeństwo zapozna się z szefem szefów, a mianowicie Filipem Szczypsonem, ponieważ dzisiaj pójdę do niego. On jest na Kidowicach w tym momencie na naszym serwerku, na Kidowicach oczywiście tutaj już dołączył. No i też na jego kanale mogliście zobaczyć wczoraj odcinek. Kto nie widział, to zapraszam serdecznie, ponieważ tak jak wam mówiłem, widzowie, codziennie będzie odcinek, ale raz u mnie, raz u Tosta, raz u mnie, raz u Tosta i tak codziennie, raz u mnie, raz u niego film, że będzie codziennie jeden film z Kidowic, ale o dwóch innych osób, ale oczywiście na swoich filmach też często będziemy razem, więc to nie wygląda tak, że wiecie, że po prostu nie będziemy. Zawsze współpracujcie dwa kanały, żeby być na bieżąco na tych dwóch kanałach. A my, słuchajcie, teraz wybieramy się do Tosta. Ja się tutaj, kurde, muszę wczuć w klimacik, bo powiem wam, przed chwilą nagrywałem inny odcinek i tam się kompletnie inne rzeczy działy, niż tutaj się będą działy, więc muszę się, wiecie, tak wczuć w ten klimacik takiego spokojnego survivalka na Kidowicach. Oczywiście Kidowice wracają, będą streamy. Nie chcę wam na razie obiecać, czy będzie w ten weekend stream, bo boję się, że mogę nie wyrobić z czasem jeszcze z wszystkim, bo jest kilka rzeczy w weekend, które muszę zrobić, ale jeżeli się uda, to sobie odpalimy na godzinkę, na dwie, sobie tutaj luźno pogramy, ale też muszę wam powiedzieć, że ja przestanę robić chyba live'y, gdzie będę miał zapis, bo ja muszę tam słuchać muzyki, wiecie, takiej, które mam na filmy, często takiej, wiecie, rozrywkowej, a ja bym sobie też posłuchał, wiecie, takie muzyki, co ja też lubię, jakiegoś Drake'a czy coś takiego, wiecie, więc kurde, zobaczymy, no a za to niestety są prawa autorskie i z tego nie może być zapisu, więc no, zobaczę, jak to jeszcze ogarnę, a my w tym momencie pójdźmy sobie do Tosta, bo on jest w jednym z tych domków i mu powiem, co dzisiaj będziemy robić. O, w tym jest, dobra, okej, no to wbijamy do niego. Co tu robi to jedzenie? Filipie, halo! Co żeś tutaj, halo, Dawidzie! Kurde... Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Słuchaj, żeś tutaj zaświecił... urządziłem? Zaświeciłeś tutaj! Rottenfisha, żeś tu mi tutaj wyrzucił po to. Ale co ja wyrzuciłem? Gdzie? To nie ja. A tutaj. Proszę mnie nie osądzać. Leżało! Leżało! A nie, a to ja nie... wiem, zombiak się spalił pewnie. No właśnie, to co to jest? A nie, i od razu... Nie, dobra, to nie będziemy tak rozmawiać. Nie, spokojnie, to było takie, wiesz, to było takie na rozluźnienie takie. Tutaj taka mała zaczepka. Jak się mieszka? Od razu z, zarzut. No taki lekki zarzut, no lekki zarzut. Nie, jak się ugościłem? Oceniasz, ocenka tu. Prawda? Moim zdaniem, kurczę, mało miejsca. Mało miejsca ci. No tak, no. Jeszcze w ogóle tu na górze muszę siostrze zrobić. To wy we dwóch tu chcecie? Nie, no nie, stary. No chwilowo, stary, no bo gdzie ja mam mieszkać? Nie, dobra, my ogólnie tobie też musimy ogarnąć jakieś działki, żebyś miał jakąś taką sowitą działkę, żebyś mógł sobie, wiesz, tam sobie swoje rzeczy budować, nie? Tak, wiesz, będziesz miał tutaj, kurde, a kurde, buduj gdzie chcesz, ty. No to właśnie, kurde, nie pytać się, tu jest jakiś znaczy, podział na działki. Nie będziemy się dopowiedzieć w działki, nie, co to kurde. Nie, buduj gdzie chcesz, nie, to będzie potęga, dobra, czekaj. Dzisiaj w ogóle właśnie, zapomniałem ci powiedzieć, co robimy, słuchaj. No. Dzisiaj poznasz w końcu moje młodsze rodzeństwo, ponieważ oni teraz są u siebie w chatach. Ale ja. Poprosiłem ich, żeby wbili, ale oni jeszcze nie wiedzą, więc ja pójdę do nich teraz i ich tutaj przyprowadzę, nie, będzie wielkie zapoznanie. Jestem ciekaw ich reakcji, nie, oni ale takie... ja nie posprzątałem. Jest w ogóle szansa, że oni widzieli mój film, więc może nie będzie aż taka reakcja, bo jest szansa, że oni to widzieli, ale zobaczę zaraz wszystko wyczaję. A co to chcesz sprzątać? Hopie, to jest czysto jak w hotelu. Albo w motelu. Nie wiem, gdzie jest czyściej. Chyba w hotelu. Dobra. Nie mam pojęcia. Chyba w hotelu, bo motel... A czym to się różni? To jest po prostu chyba po prostu mniejsze, nie? Motel. Nie, nie, nie. Hotel jest... Hotel to hotel, a motel to motel, stary. Dobra, cześć. Będziemy musieli o tym zrobić kiedyś, prawda, dyskusję, podcast. To na Palionowie, jak sobie będziemy rozmawiać, tak jak w tym odcinku. Dobra, idę do nich. Dobra. Zaraz przyjdziemy. Dobra, widzowie, lecimy. A właśnie, dajcie znaka, bo mi się wydaje, że motel to jest chyba po prostu przy jakichś wsiach. Albo przy autostradach jest chyba motel. Dobra, idę po werę. Kurde, jak dawno nie grałem z nimi na Kidowicach. Ciekawe, co się pozmieniało. W chacie pewnie nic, ale pewnie ekwipunek coś może się powiększył. Halo! Vera! Hej, co tam? No siema, siema, siema. Widziałaś, jaki odcinek nagrałem dwa dni temu, czy nie? Nie oglądam. Dobra, na pewno widziałeś. Nie, przysięgam, nie oglądam twoich filmów. Dobra, nie oglądam jesteś, tego. Jesteś fanką, ty. Ty mi tu nie gadaj, kurde, no, subskrybujesz z dzwonem. I to jest najpotężniejszy, kurde, codziennie film oglądasz. Widzę na iPadzie. Dobra, słuchaj, sprawa wygląda tak. Szybko wbił na Kidowice. No i bez obijania bawełnę i dzisiaj jest wielkie zapoznanie. Już tutaj, widzowie, nie będę, wiesz, widzowie, ja nie mam pewności, czy ona wiedziała, czy nie wiedziała, więc już po prostu powiem z czapy i po prostu pójdziemy i coś powiadamy. To jest dla mnie tak stresujące przeżycie, naprawdę. Ale czemu to jest stresujące dla ciebie? Co to teraz? No nie wiem. Co ty gadasz? To jest normalne, to, wiesz, jaki tost to jest równy ziom? Naprawdę. Weź sobie jakąś zbroję tutaj przy odzie. Czekaj, co to jest w ogóle, ty? Ty masz, jakie to jest ładne. Jaki to jest kolor, ty? Biały. Z białego. Nie, to nie jest białe. To na z pewno białego. Jest. No tak, bo ja to robiłam przecież sama. A jak to się robi? No bierzesz taką, robisz, musisz to zrobić i dodać barwnik i to tyle. No masz rację. Dobra robota! Zdanie robienia Minecrafta, czek. Dobra, no to git. No to tego to nie bierzemy, to jest chyba ładniejsze.
Kurde, nie wiem w sumie, ale to na pewno nie jest biały. Ja mam diamentową, enchantowaną zbroję. To pokaż, to pokaż. No, no to chodź, chodź. Na pewno nie masz, pokaż, pokaż, gdzieś pokaż. Tutaj, gdzieś tutaj to było. O, nie, tutaj nie, ale moje to masz, na dole. Jaki ty masz sposób? Jakie itemy? Fortunna Edzia, nieskończony Jacek, no, no, no. Widzę, że tutaj z brata czerpiesz inspirację odnośnie nazewnictwa broni. Dobra, czekaj, gdzie ty, kurde, idziesz tam na dół? Ty złazisz mi w te podziemia, a ja tutaj nie, nic nie widzę. Ktoś mi zakosił moją zbroję, serio, nie mam jej. Boże, to szczypcą, to? Spudamy się. A, ukradłam od... O, nie, dobra, mam. Tu masz, no, jest. I fire protection, hełm sobie jeszcze weź, nie? Czas. Mam, ale mam inny hełm. Pamiętaj, zawsze musisz być full odziana, bo jakiś zombiak przyjdzie albo coś. Trzeba być przygotowany. Ale właśnie nie, właśnie muszę sobie wziąć to pomarańczowe, bo nie mam. A gdzie ty masz ten? Klatę. Nie masz klaty? No właśnie mówię, że muszę wziąć to. Ale to czemu tego nie masz? Czemu tego nie wziąłaś? Nie wiem, czemu? Nie mam tego. Chcesz diaksy? Ja mam trochę diaksów chyba. Nie, dobra, to się przy okazji kiedy zrobi. Dobra, to pójdziemy do tego i zrobimy. Dobra, pyk. Hopo Szymona, bo to jest wielkie zapoznanie. O kurde, teraz będzie dym. Musicie oprowadzić Tosta po swoich domkach, bo on tutaj w ogóle nie wchodził. W ogóle nie wchodził do tych domków, ja mu powiedziałem, żeby nie wchodził. Ty jesteś tak pocieszający, naprawdę. Halo, Szymon! Siema! Siema, wariacie! Słuchaj, dzisiaj jest gigantyczne poznanie, ponieważ na kidowice wbija Szczypson i już jest! Wiesz, jak klikniesz, co tam? Powiem? Co właśnie oglądałem, w sensie no nie oglądałem, ale nadrobiłem na twoim kanale. No i bardzo dobrze. No widziałem twój filmik. No i o to chodzi, no i człowieku. No i tutaj będziesz, o kurde, ty, czemu jeszcze nie nazwałeś tego psa? Miał mieć jakąś nazwę, nie? Nie nazwałeś go? No, ale to już człowieku dawno było, jak my jeszcze livestreamy robiliśmy. No i dobrze, że o tym powiedziałeś, bo widzowie, wracamy do livestreamów. Ogólnie, widzowie, z kidowicami był lekki przestój, ale teraz już nie będzie, po prostu z Tostem będziemy się napędzać jak po prostu motorówka nawzajem, więc to możecie być tego pewni. Dobra, czy jesteście tutaj już przygotowani? Weź sobie zbroję, synek, bo nie wiadomo, czy tutaj zaraz noc na mnie nastanie, bo już widzę, że się ściemnia, że gdzie jakiś creeper nie wysadził, chociaż nie! Ty masz ciemne szyby, ty! Jak to? Daje w ogóle? No zobacz se przez okno, patrz jak jest ciemno. Ja myślałem, że się noc zbliża, a jest dzień. Widzisz? Zobacz se, tu jest biała. Wejdź se tu. Jaka różnica, wejdź se, no wejdź se tam. Ja to mówię, jakie powalone. Dobra, uwaga, uwaga. Biorę wszystko i w ogóle, który macie level doświadczenia? Ja mam 44. Ja mam 21, bo ja nie wiem, Szymon mnie zabił wtedy. Serio? Ja nie mogę, my po smoku, kurde, 21 level trochę wtedy. Tu nie wydałaś! Ja cię sunę. No, no miałam 50 i mnie zepchnął wtedy. Nie zepchnąłem cię, po prostu się poślizgnęłaś. Dobra, synek, a ty który masz? 30. No to też, no to też coś mało masz. Ale ty chyba najmniej po prostu dostałeś wtedy. Dobra, dawajcie. No właśnie. A i tak się zbliża noc, nie wziąłeś tej zbroi, kurde, ty. No mam ją w ekwipunku, wiesz? Weź ją załóż, bo kurde, będzie lipa. Dobra, cyk, lecimy, bo zaraz cię creeper załatwi, będziesz miał. Musisz zenchantować w ogóle zbroję. Synek, jak ty wyglądasz? Przecież mam ten. Uwaga, uwaga! Wieśniak numer jeden! Siema! Szybson, Szybson! Nie straszyć! Nie, no to tak normalnie wygląda. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry, hejka. Co go matujesz od razu, kurde, w okruchu? Pionek chciałem zbić, nie? Mogę was oprowadzić po mojej chacie. Patrzcie. O, no jasne. No to da, no to wbijać. Kurde, w czterech to tu będzie trochę mało miejsca, ty. To już czterech... No nie, no ja nic nie mam, to nie są żadne itemy. No i pięknie. Kurde, to jest ta impreza w studni, ale tym razem mnie zaprosili, yo! Let's go! No taki... Inside joke. Ja to nie mogę. Widzowie, kiedyś, no i to wam też powiem po odcinku, o co chodzi. Ja to nie będę mówił. Dobra, kurde, powiem ci, że nawet. Nie, no, ta chata jest fatalna, ona, ale spokojnie. No bo to jest wieśniaka, wiesz, ale wydaje mi się, że w tym miejscu nawet spoko byłoby, żebyście chatę zbudowali z siorką. To? Że to, ale to no niestety musiałby ten pójść do rozbiórki. No w destrukcję pójdzie, nie? Kurde. No dobra, no co to o tym zarząd kidowic myśli? Halo, Vera, Szymek, co myślicie, żeby tutaj była chata? No, no to przemyślcie. Jak ja jeszcze nie mieliśmy swoich, to ja w ogóle tu miałem pomysł, żeby moja tu była, no ale... Spoko, mogę ci oddać, nie ma problemu. Ale synek, ty już masz tam, nie bądź taki zachłonny. Możemy cię wymienić, mogę ci oddać na tym, dasz mi tamto. Ja nie wiem, kto skorzysta na tym trajdzie, chyba nie ty, Szymek. Dobra, ale w każdym razie, w sumie trzeba będzie to przemyśleć. W ogóle właśnie, jeszcze wy będziecie musieli poznać siorkę od Szczypsona. Mogę mówić siorka, nie? Siostra, nie musimy tak poważnie, chyba takiego poważnego słownictwa. Jasne, że tak. Że dbać o interpunkcję, bo ostatnio w ogóle widzę, wiesz co mi napisałeś w komentarzu? Przed chwilą, no, to przed nagraniem tego odcinka, że ja używam za dużo potycznego języka. Ej, a w ogóle właśnie, teraz się teraz się ciebie spytam, bo... Atakują! Kurde, czekaj, no kto nie spał? Czekaj, nie ruszać się! Kto nie spał na serwerze najdłużej? Zaraz się dowiem. Ja jestem pewien, że to jestem ja, na 100%. Nie, to niemożliwe, żebyś to był ty. Dobra, patrz, obserwuj to.
Nie, to na pewno nie będziesz ty. Czekaj. Jai, bo robi atak. Gdzie on jest? Robi atak, czekaj, w kogo? Czekaj, nie, nacofuje się, kurde ty. Ale one są dziwne. Bo jak nie chcesz, o, leci. Czekaj. Patrz jak krąży, ty, ktoś jest w domku. Ktoś jest w domku. No nie, mówię ci, że on do mnie chce, patrz. Nie, Szymek, te. No bo wiesz, dawno mnie tu nie było, no i trenie no się i dobra. Wyszło. Nie gadaj, co robisz po nocach? No, o nie, w ciebie też! Wow! Jaj, co robisz po nocach, ty, a ty co, kurde? A, ja wyszło. Do kopalni chodzę. We dwóch, no, wspólne mowy. Dobra, zrobimy tak, bo wy jeszcze musicie poznać siostrę od Szczypsona, ale to myślę zrobimy w następnym odcinku. Wy widzowie napiszcie, co sądzicie o planie, żeby właśnie mniej więcej w tym miejscu, albo napiszcie nawet, w którym miejscu mógłby Szczypson zbudować swoją chatę i w którym jego siostra mogłaby zbudować chatę. My się żegnamy. Do usłyszenia, wpadajcie do tosta po kolejny film. Siema!